Panie marszałku, państwo ministrowie, Prawo i Sprawiedliwość w swojej flagowej propozycji oferuje rodzicom 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Pomysł ten jest dotknięty jednak szeregiem wad, które w wielu przypadkach doprowadzą do nierównego traktowania, zwłaszcza tych rodzin, które nierzadko mają większe problemy w codziennym funkcjonowaniu, jak na przykład rodziny niepełne. W ostatnich dniach z ust przedstawicielki partii rządzącej wszyscy słyszeliśmy dość osobliwy pomysł, co powinna zrobić samotna matka, żeby móc skorzystać ze wsparcia programu 500+. W tym momencie nasuwa się pytanie, czy może jedna z pierwszych decyzji ministra zdrowia o cofnięciu finansowania programu in vitro nie była zbyt przedwczesna i pochopna. Poprzedni minister zdrowia, pan profesor Marian Zembala, świadomie zabezpieczył środki na finansowanie programu, dzięki któremu w ostatnich latach na świat przyszło prawie 4000 dzieci. Panie ministrze, wtedy naprawdę rodziły się dzieci. Chcę przypomnieć, podczas trwania tego programu. Szanowni państwo, może trzeba było nie tylko utrzymać dalsze finansowanie tego pożytecznego programu, ale także rozszerzyć program o możliwość skorzystania z niego przez samotne kobiety, które mają problem z zajściem w ciążę. Moje pytanie, w jaki sposób rząd Prawa i Sprawiedliwości planuje naprawdę pomóc samotnym matkom wychowującym jedno dziecko, które w dzisiejszej propozycji rządu są w wyjątkowo jaskrawy sposób krzywdzone poprzez ich nierówne traktowanie skutkujące pozbawieniem możliwości skorzystania z flagowego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości. Głos ma pani poseł.